Siemanko dla MMA.pl, Adam Lewicki, a ze mną Roger Irlik. Siemanko. Siemanko. Witam. Siemanko. No, jesteś w półfinale Road to Armia. Jak ci się walczyło te pierwsze dwie walki? No powiem ci tak, że na początku wiadomo, gdzieś tam jakiś stresik, ta cała otoczka, gdzieś tam mnie po prostu, że tak powiem, przygasiło. No ale, że tak powiem, z czasem sobie to wszystko ogarnąłem. Później była chłodna głowa i wszystko poszło po mojej myśli, także bardzo się cieszę, że one były, wiesz, że dwie waleczki są zwycięskie. No i teraz będę czekał na ten półfinał, przygotuję się odpowiednio też, bo to jest wiadomo jakiś tam okres czasu. No i zrobię wszystko, żeby po prostu następnym razem na FM11 w tym półfinale moja ręka też poszła do góry, nie? Co sobie pomyślałeś, kiedy stanąłeś na scenie, wychodząc do oktagonu, to było takie wow, gdzie ja jestem? No powiem ci tak, że dla mnie to mega wielkie po prostu wydarzenie w moim życiu, bo nigdy nie sądziłem, że wiesz, w tym miejscu będę. No gdzieś tam ciężką pracą po prostu, wiesz, zapracowałem na ten moment i naprawdę wyjście tutaj to jest dla mnie takie, wiesz, mega, mega przeżycie i na pewno bardzo zapadnie to w mojej pamięci, nie? Na bardzo długo, nie? Także jestem mega szczęśliwy i zadowolony z dzisiejszego wieczoru, tak to się wszystko potoczyło. A jak wyglądały w ogóle twoje przygotowania do tego całego turnieju? Wiesz co, ogólnie, tak jak mówiłem wcześniej, że też ciężko było to wszystko pogodzić, pracę z treningami, ale pod moim okiem, że tak powiem, patrzę, że tak powiem, bacznie mój trener Sebastian Kotwica. Że tak powiem, on mnie przygotowywał pod tą waleczkę i przygotował mnie tak, że wychodziłem tutaj po prostu z takim nastawieniem pewnym, tak? Czyli, że wiesz, nie miałem jakiejś tam obawy, że gdzieś tam mnie ktoś może zaskoczyć, tylko na wszystko byłem przygotowany. No i wiadomo, też moi sparring partnerzy, oni też, że tak powiem, zrobili dużą robotę, bo bez nich też nie byłbym tu, gdzie jestem. Bo wiadomo, to nie jest moje tylko osiągnięcie, tylko po prostu całej otoczki, czyli mojego trenera, moich sparring partnerów. No i tam gdzieś poniekąd też moje, wiadomo, że, ale to im też głównie to zawdzięczam, nie? Czyli trener Seba Kotwica zadowolony? Tak, zadowolony, myślę, że zadowolony, a co będzie na później, no to mam nadzieję, że również się nie zawiedzie i podbijemy razem to fajne MMA. Także zobaczymy. Ale jako trener na pewno musiał powiedzieć, co trzeba jeszcze poprawić po tych walkach. No to no, powiedz, jakie były te wskazówki do poprawy? Tak, no wiadomo, że gdzieś tam w walce nie myślisz po prostu. Gdzieś tam zapominasz to, co umiesz. Trochę bezwarunkowo. Tak, i w pierwszej walce miałem, że właśnie chłopaczek mi zapał trójkąta i gdzieś tam, wiesz, zamiast podnosić się, wiesz, klatką, to ja, wiesz, od razu, wiesz, dupę po prostu, sorki, czy na słowo, ale gdzieś tam, wiesz, dupę podniosłem do góry i w tym momencie, wiesz, dałem się w ten trójkąt i to był wielki błąd, no ale gdzieś tam kontrolowałem, że jednak mnie nie udusi, gdzieś ta głowa wychodzi, no i się udało, wiesz, po prostu z tego wyskoczyć. No a w drugiej walce to nie było jakichś tam momentów, gdzieś mi ktoś zaskoczył, ale też tam są pewne szlify, gdzie mógłbym, wiesz, poprawić, nie? Z tych waleczek wyciągnę wnioski, no i będę, wiadomo, gdzieś tam starał się je poprawić. No i mam nadzieję, że w następnych walkach ich nie popełnię, nie? No to krążą pogłoski, że kolejny Fame będzie we wrześniu. To zostały ci nieco ponad 3 miesiące. Jaki masz zamiar je przepracować? Teraz odpoczynek, później przygotowania. Jak to będzie wyglądało? Jak będzie wyglądał ten okres? Wiesz co, jutro jadę na Almę jeszcze. Też, w Warszawie? Tak. Jutro też jadę na Almę, podbiję tam jeszcze full contact, tylko tam bardziej jadę sobie, wiesz, w formie takiej zabawy, no ale wiadomo, też po zwycięstwo. Jak będą one wyglądać, nic się nie zmienia, tak? Gdzieś tam postaram się bardziej jeszcze działać w tym kierunku, gdzieś tam pogodzę jeszcze tą pracę z tymi treningami, gdzieś tam będę robił nadgodziny. No i zobaczymy na tym fajnym MMA 11, tak? Jak to wszystko, ta moja ciężka praca ewoluuje. Ewoluuje, tak, dokładnie. Dobra, zatem tego ci życzę, dziękuję bardzo. Dobra, ja również ci dziękuję. Dzięki. Okay. Pozdrawiam. A jeszcze mogę tutaj, że tak powiem, to pozdrawiam tutaj moich sponsorów. Tutaj są na koszulecie, czyli Flanboot, Kotwica MMA Team, dziękuję mojemu trenerowi bardzo, z całego serca. Poza klatką i tam był Next Team, tak? Tak się nie pomyliłem. O nikim nie zapomnieliśmy? Chyba nie. A jeszcze Krzysztof Żaba, fizjoterapeuta, również go pozdrawiam. Także to wszystko. Dzięki jeszcze raz. Okej, ja również dziękuję. Hej, pozdrawiam. Cześć.